Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Kolejny przepiękny zimowy dzień na Kaszubach. A my, proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o postaci obrzydliwej. Obrzydliwej, oślizgłej, moralnie, etycznie, pod każdym względem. Czyli, jak widzieliście na miniaturze, o Zbigniewie Ziobrze. Proszę Państwa, ten człowiek od, można powiedzieć, najmłodszych lat charakteryzował się cechami wyjątkowo podłego człowieka. Na pewno Państwo czytaliście bądź słyszeliście historię, kiedy był już studentem prawa, dość miernym zresztą, bo jak wiecie, zakończył swoją edukację prawniczą z oceną dostateczną i ledwo co zdał egzamin na prokuratora. Proszę Państwa, on nagrywał swoich kolegów, wymyślił historię, że chcą mu zrobić krzywdę, że chcą go zabić. Przez długie lata ciągał po sądach dwóch Bogu winnych ludzi, którzy zostali, no, może nie tyle co zniszczeni, ile naprawdę stłamszeni psychicznie. Ten sądowy pieniacz mnożył najróżniejsze byty prawne, byleby tylko tych ludzi nękać. Jakby, no, nie będę diagnozować tego człowieka pod kątem psychiatrycznym czy psychologicznym, bo nie czuję się do tego predestynowany, ale zważywszy na jakąś wiedzę ogólną, którą mężczyzna dojrzały w średnim wieku już posiada, to muszę Państwu powiedzieć, że jakby musimy rozróżnić, co jest psychopatią, co jest socjopatią. Otóż, proszę Państwa, psychopatą się człowiek rodzi. Posiada cechy wrodzone psychopaty, a socjopatą się staje. Jak jest w przypadku pana Ziobry, nie wiem. Możecie Państwo to oceniać oczywiście samodzielnie. Ale wyobraźcie sobie, że ten człowiek całe swoje życie poświęcił na nękaniu innych ludzi. Wyzuty z jakichkolwiek zasad moralnych i etycznych, tych przyjętych norm w cywilizowanych społeczeństwach, on wymyślił swój własny system wartości. Podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy był ministrem sprawiedliwości, zniszczył życie doktorowi Garlickiemu, wybitnemu specjaliście. Dzięki jego akcji w zasadzie polska kardiochirurgia upadła na pysk. Wszyscy się bali. Bali się, ponieważ on nękał nie tylko doktora Garlickiego, ale wielu innych lekarzy. Ci z Państwa, którzy pamiętają te czasy, to ten jego występ z dyktafonem w ręku, że tutaj jest gwóźdź do trumny Garlickiego, i powiedział, że już nikt nigdy nie będzie pozbawiony życia przez tego człowieka i tym podobne teksty, które wówczas wypowiadał, nie tylko świadczyły o jego gówniarstwie, ale były obrazem tego, czym są rządy tego małego żoliborskiego karakaru. W czasie tych pierwszych rządów z przerażeniem autentycznym patrzyłem, jak następuje demontaż państwa prawa. No, szczęście od stwórcy, ci, którzy wierzą, że te rządy stracili, ale niestety kolejne rządy zostawiły ich w spokoju. I chyba, już powtarzałem kilka razy, może to nie jest żal mój w stosunku do Donalda Tuska, ale taka wprost pretensja, że wykazał się daleko idącą naiwnością. No, albo wtedy w miarę młodym politykiem, jeszcze niedoświadczonym, nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie będą konsekwencje jego polityki, takiej polityki pojednania. Proszę Państwa, Zbigniew Ziobro i podlegli mu ludzie, no tutaj jest sprawstwo kierownicze, połamali życie wielu ludziom. Prokuratury pod jego egidą zajmowały się przysłuchiwaniem ludzi, wywożąc ich na drugi koniec Polski. Chociażby tutaj przytoczę przykład pana Jacka Krawca, którego wywieziono do prokuratury zupełnie na
drugi koniec kraju, gdzieś kilkaset kilometrów od jego domu. Po przesłuchaniu go wypuszczono bez pieniędzy, bez możliwości powrotu do domu. To, proszę Państwa, nie jest szykana. To jest tortura. Zbigniew Ziobro niszczył życia ludziom. Ci ludzie nie są w mediach, nie są medialni, mainstream tak zwany, nie interesuje się nimi i nie interesował, a jeżeli już się interesował, to to zainteresowanie trwało 2, 3, 4 dni, robiła się burza w szklance wody i na tym się kończyło. Ci ludzie zostawali ze swoimi dramatami. Prokuratorzy, którzy wykonywali polecenia Ziobry, żeby trałować przez wielowątkowe śledztwa ludzi, nigdy nie ponieśli odpowiedzialności. Teraz chodzi o to, aby Zbigniew Ziobro, który jest w stanie takiej psychozy lękowej, jak na pewno Państwo zauważyli ostatnie dni jego czy tygodnie występów sejmowych, czy w kuluarach sejmowych, pokazują czerwonego na twarzy, przerażonego człowieka, do którego zaczyna docierać, że poniesie konsekwencje swoich czynów. To nie jest kwestia sympatii bądź antypatii. Tutaj mamy do czynienia z, no nie mogę nazwać z Ziobry zbrodniarzem, bo nie został skazany prawomocnym wyrokiem za te zbrodnie społeczne, które na Polakach popełnił, ale mam prawo do tej opinii, aby uznać tego człowieka za czyste zło. Jak wiecie, jego żoną jest Patrycja Kotecka, osoba też moralnie pokrzywiona, no ale wyobraźcie sobie, tak jak pisała pani Renata Grochal w swojej książce, że on kazał swoją własną żonę inwigilować służbom, co jest jakimś totalnym kuriozum. Nie wiem, może to jest jakiś syndrom Otella, kto wie. Nie znam, nie wiem, czy Ziobro nadużywa alkoholu i w jakim zakresie. Ale jest to człowiek absolutnie niebezpieczny. On wokół siebie zgromadził grupę takich chłystków moralnych, którzy wykonują jego polecenia, oczywiście nie za darmo, bo pamiętajmy, że z Funduszu Sprawiedliwości, jak stwierdził to prezes Najwyższej Izby Kontroli Banaś, no nie nazywam go panem, bo mam o nim jak najgorsze zdanie, no ale on gdzieś tam ratując swoje cztery litery, w zasadzie cztery litery swojego syna, który jest też zamieszany w jakieś dosyć bardzo brzydkie procedery. Tak przynajmniej wynika z materiałów, do których miałem dostęp, no ale to już oczywiście oceni sąd. Proszę Państwa, już Banaś określił, że ten Fundusz Sprawiedliwości, można powiedzieć, był taką kasą mafijną, z której zresztą do dzisiaj ci ludzie Ziobry korzystają. Tam nie nazywam ich partią, bo to ta suwerenna Polska, wiecie, to jest tylko nazwa własna, przykrywka taka do ich procederu. Proszę Państwa, ci ludzie, bo wśród nich jest również Matecki, prawda? Jest też Jaki, któremu uchylono immunitet. Jest też Kępa i inni. Zobaczcie Państwo, co to jest za szajka ludzi, którzy odwrócili system wartości, który jest Państwu znany. Ziobro szydzi sprawę. No podajmy tutaj chociażby przykład tej kobiety, która bodajże ma na imię Marika, neonazistki, która popełniła przestępstwo, recydywa, napad bandycki na dziewczynę, zabierając jej torebkę. Kanwą było, że ta torebka to jest tam w barwy LGBT. Sąd uznał inaczej, zresztą na podstawie przepisów, które Ziobro i jego tak zwani dyszle przepchnęli przez Sejm.
I taże Marika dostała 3 lata. Ten recydywistkę obrzydliwą on zwolnił z więzienia. Znaczy państwo widzicie absurd tej sytuacji. Sąd prawomocnie skazuje przestępczynię, kryminalistkę, recydywistkę i neonazistkę na dokładkę na 3 lata więzienia. Ona odbywa ten wyrok, skamle w tym więzieniu, po czym Ziobro każe, bo nic nie słyszałem na temat postanowienia sądu penitencjarnego, który powinien taką decyzję przecież to on podjąć, a nie Ziobro. Ziobro każe wypuścić z więzienia kryminalistkę i odwieźć ją do domu. Ja wiem, że to gdzieś mogło umknąć mainstreamowi, bo mi zawsze umykają najważniejsze szczegóły, no ale od tego, żeby te szczegóły wyłapać, macie państwo mnie. Kryminalistka zostaje bezprawnie zwolniona z więzienia, rzekomo w oczekiwaniu na ułaskawienie przez rezydenta Dudę, to już jest kuriozum, i zostaje odwieziona na koszt Skarbu Państwa do domu. Czyli pospolity kryminalista, który siedzi w więzieniu tylko dlatego, że udaje patry idiotę i się owinął biało-czerwoną flagą, a w rzeczywistości jest neonazistą, zostaje zwolniony z więzienia. Czyli Ziobro dzwoni do naczelnika więzienia i mówi: słuchaj człowieku, masz wypuścić tę i tę osobę z więzienia. No, na miejscu naczelnika bym się zapytał, no dobrze, ale na jakiej podstawie? Mówi, bo tak ci każe. Służba więzienna podlega pod Ziobro. Pod jakiego, żeby było zabawniej swego czasu, podlega. I taki naczelnik więzienia, to jest moja ocena, moja opinia, no, łamie prawo. Wypuszcza z więzienia kryminalistę. Przyjeżdża samochód, limuzyna zabiera taką dziewoję i odwozi do domu. Przecież to się w głowie nie mieści. I Ziobro dzisiaj krzyczy z trybuny sejmowej, słyszeliście, jesteście fujarami, że mnie wtedy nie załatwiliście. To świadczy o tym, że mamy do czynienia jak nie z psychopatą, to z socjopatą. Proszę państwa, takimi charakterystycznymi cechami socjopaty, tu zaznaczam, że nie diagnozuję pana Ziobry, tylko oceniam jego zachowanie w stosunku do klasyfikacji medycznej socjopaty. To jest brak poczucia winy, brak refleksji, postawy antyspołeczne, projektowanie własnych czynów na innych, czyli on wmawia innym, że robią to, co robi on. Szydzenie z prawa, jednocześnie używanie go do swoich partykularnych interesów. Leszek Miller podczas afery Rywina powiedział do Ziobry: jest pan zerem. To były mocne słowa, które do Ziobry przylgnęły. Leszek Miller nie jest jakimś szczeniakiem, jest doświadczonym politykiem. I nazwanie Ziobry wtedy, wiele lat temu, nie przymierzając 20 chyba, czy 25, nazywając go zerem, miał rację. Ziobro dzisiaj jest człowiekiem wypełnionym nienawiścią, przekonany też o swojej bezkarności, który posiada haki na polityków, które zbierał, w zasadzie zbierali prokuratorzy mu podlegli, służby, i jest pewien, że będzie mógł wykorzystać te materiały do tego, aby szantażować ludzi. No bo po coś te haki zbiera. Co dalej z Ziobrą? Ziobro panicznie boi się komisji śledczej i słusznie skądinąd, ponieważ komisja śledcza, w przeciwieństwie do sądu powszechnego, gdzie na wniosek obrońców na przykład można utajnić taką rozprawę, tak, że jest niejawna,
wykluczyć publikę, sąd też może zakazać nagrywania tego. W przypadku komisji śledczej będziemy świadkami, jak Ziobro będzie przesłuchiwany no, przez, powiem, dobrych śledczych. Poprzednie komisje, proszę Państwa, składały się z ludzi, którzy nie mieli totalnie doświadczenia w przesłuchiwaniu. Dlatego ja szczerze liczę na to, że członkiem komisji, która będzie przesłuchiwała Ziobrę, będzie mecenas, obecnie poseł Roman Gierd. Ten adwokat jest bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o sposób, a jest to dosyć duża sztuka, przesłuchiwania świadków bądź oskarżonych w sądzie. Umiejętność zadawania pytań, które no, na przykład nie mogą zawierać tezy, ale umiejętność zadawania pytań w odpowiedniej kolejności, jeżeli sąd ich nie uchyla, doprowadza do sytuacji, w której w pewnym momencie świadek na przykład zaczyna się gubić w swoich zeznaniach. Muszę Państwu powiedzieć, że sądy, wielu sędziów jest szkolonych w zakresie oceny tego języka ciała, tej mikroekspresji podsądnych czy świadków, którzy są słuchani, tak aby ocenić ich prawdomówność. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zwróciłem na to uwagę, kiedy w jednym z procesów, w którym byłem świadkiem, zostałem wezwany w sprawie, no już nieważne jakiej, ale dosyć poważnej, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Przed tym sądem ta sprawa zawisła i zostałem wezwany jako świadek. No, oczywiście się stawiłem. I padło oczywiście pytanie, czy przyjąć przyrzeczenie od świadka, że będę mówić prawdę. No ja nie zwykłem kłamać przed sądem, bo to ma krótkie nóżki, więc musiałem zeznawać prawdę. Ja byłem świadomy tego, że sąd będzie bardzo wnikliwie, ponieważ byłem coś ważnym świadkiem, będzie wnikliwie przyglądać się i przysłuchiwać temu, co mówi. Kiedy stałem przed sądem, przy barierce, miałem rozpiętą marynarkę. Był to odruch z mojej strony, nie było to działanie celowe, ale kiedy sąd rozpoczął przyjmowanie ode mnie przyrzeczenia, ja, można powiedzieć, odruchowo, jako legalista, tę marynarkę zapiąłem. Tak, czyli mężczyzna, kiedy siedzi, ma rozpiętą marynarkę, bądź stoi luźno, ma rozpiętą. Natomiast kiedy staje, powinien tę marynarkę zapiąć. Taki jest zwyczaj. Ja tę marynarkę zapiąłem. I proszę Państwa, zobaczyłem, jak sędzia, przewodniczący składu, zwrócił na to uwagę. Uznał, że jeżeli ja przed wypowiedzeniem słów przyrzeczenia marynarkę zapinam, to znaczy, że podchodzę poważnie do zagadnienia, co było zgodne z prawdą. Proszę Państwa, to są takie drobiazgi. Ja oglądałem archiwalne wystąpienia Ziobry, gdzie zeznawał na komisjach śledczych, czy raczej przed komisjami, no na komisjach to tak brzmi brzydko, tak jak, nie wiem, być na majtkach, na koszuli czy na kasie, albo na magazynie bądź na sklepie. Ja nie uznaję takich form językowych. I przed tą komisją zeznawał Ziobro, chodziło o Barbarę Blidę, polityczkę SLD, która w bliżej nieokreślonych okolicznościach postrzeliła się bądź została postrzelona. Do dzisiaj tego nie wyjaśniono. Ziobro był wobec mecenasa Ryszarda Kalisza, wówczas bodajże przewodniczącego tej komisji i posła, zachowywał się w sposób arogancki i bezczelny. I ja wierzę, że Roman Giertych, mówiąc kolokwialnie, rozmarzę Ziobrę po tej sali, gdzie komisja będzie ich przesłuchiwać, rozbije go na atomy, a to, co zostanie, metaforycznie zatopi. Mecenas Giertych doskonale wie, dużo wie o Ziobrze,
Jest to wiedza bardzo szczegółowa i z pewnością tę wiedzę wykorzysta. To jest koniec Ziobry i zachęcam Państwa do tego, abyście przyglądali się również Ziobrze, jego wystąpieniu. To jest, proszę Państwa, w mojej subiektywnej ocenie czyste zło, kim jest ten człowiek. Ja nie wiem, czym on jest dotknięty, czy jest, nie wiem, w jakiś sposób zniewolony, jest przy okazji ojcem. To jest przerażające. I nie myślę, że on będzie chciał uciekać z Polski. Nie. On będzie się upajać tym, że będzie występować przed tą komisją. Refleksja dopiero przyjdzie, wiecie kiedy? Kiedy zostaną założone mu kajdanki. Mam nadzieję, że to się zdarzy publicznie. O Ziobrze powiedziano wiele, ale niewystarczająco. Ziobro jest, proszę Państwa, złem. To jest człowiek zły, który mówi kłamstwa, kreuje rzeczywistość. Jak poczytacie jego hejterskie wpisy, to się po prostu to nam w głowach nie mieści. I to w zasadzie byłoby na tyle. A propos Ziobry, chciałbym Państwu właśnie zwrócić uwagę na jego uślizgłą postać. A teraz na koniec oczywiście musi być dykteryjka. Tych dykteryjek jest całkiem sporo, ale dzisiaj wam opowiem dosyć taką zabawę. Mianowicie kiedyś Cesarstwo Niemieckie posiadało zamorskie kolonie, między innymi w Afryce. Prusacy, Niemcy ćwiczyli akurat tak zwany desant. No i na tej łodzi desantowej zebrał się oddział karnych Niemców, a na dziobie stał dowódca, który wyciągnąwszy pałasz z pochwy, trzymając go w górze, komenderował, jak mają płynąć. I kiedy zbliżali się do brzegu, ów dowódca zobaczył, że już widać dno i że w zasadzie można dokonać morskiego desantu. Więc wydał komendę, najpierw krzyknął Achtung, a potem zakrzyknął Forwards, tak, czyli naprzód. No i w tę toń błękitnego morza się rzucił z tym pałaszem. Nie przewidział jednak, bo nie mógł tego wiedzieć jak Europejczyk, że czystość wód przybrzeżnych Afryki jest tak duża, że widać dno, ale to nie oznacza, że tam jest pół metra wody. Okazało się, że tam jest ponad 2 metry. I jak skoczył z tą szablą, to zanurzył się cały i jedynie było widać czubek jego pałasza, który wystawał z wody. Żołnierze z ledwo, bo się okazało, że facet pływać nie umie, ledwo go odratowali. No i Prusak miał nauczkę, aby niezbyt wierzyć temu, co widzi, bo się można dosyć mocno, że tak powiem, wsadzić na minę bądź na toń morską. Tak to też się zdarzyło, więc jeżeli na przykład będziecie na wodach czystych, podobnie jest w Finlandii, gdzie woda jest tak przejrzysta, to już akurat moja osobista dygresja, kiedy byłem w Finlandii, na jednej z takich małych wysepek, gdzie znajomi mają taką chatkę z sauną, wiecie, pełen wypas, tylko prądu nie ma. Ale to dobrze, prawda? Tak bliżej natury. Tam też był pomost i ja sobie siedziałem na tym pomoście i widziałem to dno. Pomyślałem sobie, że tak czysta woda, a czemuż by się nie wykąpać, jak ten morz było dosyć chłodno. No i wskoczyłem, też się zdziwiłem, bo okazało się, że tam są trzymy. No. To na tyle, kochani Państwo. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Mam pewien plan, aby po pierwsze zrobić z wami live'a, jeszcze tylko nie wiem kiedy, może w jakąś sobotę wieczorem, nie wiem jak państwo dysponujecie czasem, oczywiście tego live'a zapowiem, a druga sprawa, zastanawiam się, czy nie zintensyfikować ilości materiałów, w których się pojawiam dla państwa. Pomyślałem sobie na przykład o 2 materiałach dziennie. Jeżeli chcielibyście mnie 2 razy dziennie oglądać i 2-krotnie słuchać i was nie zamęczę i zanudzę, to dajcie mi znać w komentarzach,
piszcie do mnie. Ja bardzo lubię was czytać, a jeszcze bardziej lubię odpowiadać na merytoryczne pytania bądź komentarze, bo niektóre naprawdę są dla mnie inspirujące i też państwo mi pomagacie w mojej pracy. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli uważacie, że moje materiały są wartościowe, przekazujcie je dalej. Przeczytałem ostatnio, że mam nie patrzeć na zegar, ale patrzę, przedłużyłem już 27 minut chyba. Chyba mi to wybaczycie. Postaram się też te materiały, żeby bardziej były treściwe. Liczę też, że dzisiejsza stylowa państwu przypadła do gustu. A jeszcze wiele przed wami. Kłaniam się nisko, pozdrawiam was serdecznie. Na koniec jeszcze wspomnę, wiecie, wspieranie kanału. No ja jestem dżentelmenem, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, tylko że je mają, ale kanałowi przydałoby się wasze wsparcie, za co z góry serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, dziękuję.